jak zobaczyłam wyniki Ligi Mistrzów, to byłam zadowolona. Ponieważ wydaje mi się, że nasza grupa nie jest grupą śmierci. Uhu! A to już jest duży plus, bo ostatnie lata miałyśmy szczęście do takich losowań. Co nie znaczy, że to są jakieś łatwe zespoły, z którymi wygramy, ale na pewno wydaje mi się, że mamy duże szanse na to, żeby wyjść z grupy. Wydaje mi się, że najtrudniejszy taki rywal no to będzie Dynamo Kazań. Zaczyna się teraz trudne granie. Bielsko, oglądałam ich ostatni mecz z Łodzią, gra bardzo dobrze w obronie, mają bardzo fajny zespół, więc teraz zaczynają się te jakby trudniejsze mecze z trudniejszymi rywalami. No i zobaczymy, to będzie dla nas też taki pierwszy sprawdzian. Nie wszystkie mecze, mimo wygranych, poszły po naszej myśli, ale no mam nadzieję, że już teraz będzie coraz lepiej. Druga strona. No na pewno Kasia konieczna, ponieważ jest bardzo dobrą prawoskrzydłową. Ola, bo jest taką ostoją w przyjęciu i znamy bardzo dobrze też ją jako zawodniczkę, ale ma bardzo dobry atak i jest taka zadziora, to jest taki charakter, który walczy do końca, więc to jest bardzo przydatne dla zespołu. Myślę, że drugie skrzydło, na którym gra Mucha, też ona ma poprawnie gra, bardzo dobrze, w sensie takim, że nie popełnia jakiejś dużej ilości błędów, więc myślę, że one jako szóstka są bardzo trudnym rywalem. Libero zrobiło bardzo duże postępy, tak mi się wydaje, co oglądałam ostatni mecz, bardzo dużo broni piłek, więc na pewno to będzie ciekawy i wyrównane spotkanie, a myślę, że środki, na którym jest w sumie dwie młode zawodniczki, dla mnie są nowymi zawodniczkami, więc też patrzyłam na ich grę, więc na pewno zrobią postępy. Myślę, że jeżeli będą grały, to zrobią postępy, ale nie można ich lekceważyć. Ja mam pewną obserwację. Lewa ręka. To pomidor.